dniu dzisiejszym główny konkurs Grand Prix o memoriał generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Mamy finały, więc jak sama nazwa wskazuje, emocje będą wzrastały. Przeszkody są na dosyć znacznej wysokości, metr 35, metr 40. To już są konie, które musiały być parę lat trenowane, żeby do tej wysokości dojść. Zero zrzutki, krótszy czas i mamy zwycięzcę konkursu. Konie na obiekcie tutaj Kozielskiej są już 52 lata. Obieg jest przepiękny. W środku Warszawy. Byliśmy 15-krotnie tytułem mistrzostwa mistrza Polski, olimpijski medal Jana Kowalczyka, no i wiele, wiele innych wygranych konkursów na bardzo poważnych zawodach. Zaczyna się nasze jeździectwo powoli podnosić do góry. Postaramy się gonić tą czołówkę europejską. Moje konie świetnie skakały od pierwszego dnia, czyli od piątku. I każdy z nich zajął płatne miejsca. Jestem bardzo zadowolony z ich postawy. Nie uda się po prostu osiągnąć sukcesu w tydzień czy w dwa tygodnie. Trzeba z tym koniem trenować i dużo czasu przebywać. To właśnie powoduje, że poznajemy się. On poznaje mnie, ja poznaję jego. Trzeba konia kochać. To jak mąż żona, kocham córkę, syna, tak zawodnik konia. Do konia, koniku kochany.